Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Tomku, to był bardzo trudny mecz. Jak z twojej perspektywy wyglądał w zasadzie twój debiut w Warszawie przy takiej gorącej publiczności? No wiadomo, no nie ułożył się od początku mecz po naszej myśli. Szybko stracona bramka, później szybka czerwona kartka, praktycznie cały mecz w dziesiątkę graliśmy, dodatkowo na Legii z drużyną, która naprawdę dobrze gra w piłkę, więc było to wyjątkowo ciężkie wyzwanie, do tego bramka do szatni. No i musieliśmy później się otworzyć, zaryzykować, dostaliśmy trzecią bramkę, no i niestety no, nie udało nam się nic więcej z tego meczu wyciągnąć, ale i tak myślę, że chwała dla drużyny, że przez cały mecz na pełnych obrotach staraliśmy się i nikt nie odpuszczał, ale no, nie, dzisiaj bardzo ciężki mecz był i trzeba się już nastawić na następny i liczyć, że w następnym meczu zdobędziemy 3 punkty. Jasne, było widać, że momentami ruch wygląda bardzo dobrze, że atakujecie, te akcje się zazębiają, ale jednak brakowało wykończenia, czy może troszkę pewności siebie? Myślę, że tak, że parę razy doszliśmy do jakichś sytuacji, które mogliśmy lepiej zakończyć, nie udało się, a Legia jest na tyle dobrą drużyną, że wykorzystuje te wszystkie niedociągnięcia i błędy i tak to się dzisiaj skończyło niestety. A jak oceniasz takie no, w zasadzie ogromne widowisko kibicowskie z perspektywy Murawy, bo to duży przeskok ze stadionów pierwszoligowych do ekstraklasowych, szczególnie tutaj w Warszawie. Oczywiście, no, kibice dzisiaj licznie zgromadzeni pokazali klasę, ale myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić na ekstraklasowych boiskach i z każdym meczem będzie lepiej. Do tego nasi kibice również licznie zgromadzeni, pokazali się z dobrej strony, więc myślę, że pod tym względem na plus, tylko na boisku jeszcze lepiej się zaprezentować następnym razem i będzie dobrze.